Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ogromnie mi miło, że Państwo się tutaj zjawili i będą z nami świętować trochę ten rok romantyzmu, no a trochę też premierę mojej ostatniej powieści, Romantyczni zesłańcy. Bardzo dziękuję za przybycie tak liczne, bardzo jest mi miło. No muszę powiedzieć, że to jest dla mnie ważny bardzo dzień i ważny moment, ponieważ tak sobie uświadomiłam, że pisałam ten cykl romantycznych przez ostatnie 6 lat. Jest to kawał czasu, kawał życia. Cieszę się bardzo, że jest już finał tego projektu i że no właśnie możemy się nad nim spotkać i pochylić. To spotkanie poświęcone cyklowi romantyczny, ale też romantyzmowi w ogóle, zgodził się poprowadzić Robert Kowalski, który jest autorem, twórcą strony Paryskie Salony Romantyków, pewnie znanej niektórym z Państwa, która to strona od długiego już czasu promuje znakomicie wiedzę o polskim romantyzmie, a także moje książki. Także bardzo dziękuję Robertowi za to, że się zgodził na tę rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tak dużym gronie i porozmawiać o romantyzmie. Mamy, tak jak wspomnieliśmy, rok romantyzmu polskiego, więc dobrze, że wydawnictwo Lira o to dba, że pojawiają się pozycje, nie tylko cykl romantyczny, ale też książki pani Kienzler, też Adam Starego Harasimowicza. Ale ten wieczór będzie dotyczył przede wszystkim cyklu romantyczni. Wspomniałaś, że pisałaś go, że zajmowałaś się nim ostatnie 6 lat. Powiedz mi, czy kiedy zaczynałaś pisać, kiedy zaczynałaś zbierać materiały, kiedy w ogóle powstał pomysł na powieść osadzoną w czasach romantyzmu, czy już wtedy miałaś plan na całą trylogię, czy już wtedy planowałaś, że to będzie cykl powieści, a nie tylko jednorazowa opowieść, czy dopiero po napisaniu pierwszych romantycznych poczułaś, że to jest coś, co warto by rozwinąć? No nie, zdecydowanie nie miałam wizji wszystkich trzech tomów. Być może na samym początku wydałoby mi się to projektem zbyt wielkim i zbyt trudnym. Początkowo chciałam napisać tylko o początkach romantyzmu w Wilnie. Chciałam przede wszystkim opisać Wilno, opisać jego atmosferę, to co tam jest najciekawsze. Ten pierwszy tom, czyli Romantyczni, doprowadziłam do wybuchu Powstania Listopadowego. No i wtedy wydawało się, że dalsza część, czyli romantyzm emigracyjny, jest takim naturalną kontynuacją, naturalnym rozwinięciem tego. Natomiast pomysł na trzeci tom, ten syberyjski, wschodni, no pojawił się w ogóle później. Rozumiem. W ogóle to jest inna książka od poprzednich, ponieważ nie pojawiają się w niej dwie postaci najistotniejsze w sumie w romantycznych Paryżu, czyli Maurycy Kamienicki i książę Adam Jerzy Czartoryski. Trzecia część, czyli Romantyczni zesłańcy, koncentruje się na postaciach, które do tej pory były drugoplanowe, czyli na filomatach, nigdy dzisiejszych filomatach, poetach i też osobach, które nie pojawiały się wcześniej, jak księżna Wołkońska. I czy tak jest stworzenie takiego dalszego ciągu, który opowiada właśnie nie opowiada o głównych bohaterach, czy w jakiś sposób cię ograniczało to, że musisz jednak przekazać, że to jest dalszy ciąg cyklu, czy dawało ci jednak większą swobodę w tym, że nie musisz się aż tak bardzo trzymać tego, co było wcześniej? Zarówno losy księcia Czartoryskiego, jak i losy Maurycego Kamienickiego, czyli bohaterów tych dwóch pierwszych części, doprowadziłam do końca i czułam, że to jest zamknięta historia, że tam już nie ma jakby czego dalej opowiadać. Natomiast trzeci tom mógł być właśnie zupełnie inny, a do niego główną inspiracją była dla mnie wyprawa na Syberię, którą podjęłam w trakcie pracy nad tym cyklem, no, która była wielką inspiracją. Tutaj są z nami niektórzy uczestnicy tej wyprawy, to znaczy Edytka Krzewska i Marcin Wysocki i mój mąż Krzysztof Bratosiewicz. No to była wyprawa dla nas bardzo ważna, ciekawa i niezwykła i ona właśnie w dużej mierze była inspiracją do tego, bo tam
mogłam zobaczyć nie tylko namacalnie energię tej ziemi, otoczenie, krajobrazy i no, ślady, które zostały po tych zesłańcach, ale i dotyczyło to nie tylko polskich zesłańców i polskich tych bohaterów, o których wiemy, ale również ślady obecności dekabrystów na Syberii, no, które były szalenie ciekawe i inspirujące. I jedna ze scen, która mi tak utkwiła najmocniej z tej wyprawy, to jest moment, kiedy z Edytką razem byłyśmy, no, z całą grupą naszą, zwiedzaliśmy tam muzeum w Irkucku, Muzeum Dekabrystów, gdzie oni żyli, mieszkali pod koniec swojego życia. I w tym muzeum był taki fragment poświęcony właśnie żonom dekabrystów, bo 11 żon z tych zesłanych Rosjan podążyło za nimi. I były między innymi tam czytane przez jakąś aktorkę listy Jekateryny Trubeckiej do swojego męża, kiedy ona mówiła: ach, mój ukochany, no po cóż mi ten... to życie salonowe w Petersburgu, jeśli nie mogę go dzielić z tobą, no ja muszę koniecznie ci towarzyszyć i pojadę z tobą, gdzie by to nie było, wolę być z tobą na Syberii niż tam w tych pałacach sama bez ciebie. I to nam się wydało takie wzruszające i piękne, że się zasłuchałyśmy w tych listach, a ja sobie pomyślałam wtedy, że to jest bardzo powieściowa taka sytuacja, historia i że właśnie fajnie byłoby napisać powieść o tym. No więc... tak myślałam wokół tego i właśnie narodził się pomysł dokończenia historii o romantycznych, właśnie do powiedzenia o tej historii wschodniej. A dzięki temu, że filomaci zostali zesłani w głąb Rosji, no to miałam taki kontekst, że mogłam połączyć dobrze te wątki. Tak. Dla osób, które nie wiedzą z publiczności, dekabryści byli rosyjskimi buntownikami, którzy w latach 20. XIX wieku zamierzali obalić cara, zmienić całkowicie ustrój Rosji. I to właśnie prowadzi nas do następnego pytania, to znaczy pisząc początek cyklu romantycznie, pisząc pierwszą część, na pewno nie podejrzewałaś, jak sytuacja będzie wyglądać dzisiaj politycznie, że będziemy po prostu świadkami wojny na Ukrainie, agresji ze strony Rosji. I chciałem cię zapytać, czy podczas pisania już romantycznych zesłańców, gdy już było wiadomo, co się dzieje, gdy już dochodziły do nas pierwsze informacje na ten temat, czy to miało wpływ na pisanie twojej książki? Czy starałaś się oddać tą analogię ludzi cierpiących przez rosyjski system, ponieważ nie możemy mówić, że to byli tylko Polacy, którzy cierpieli ze strony Rosjan, tylko tak naprawdę Rosjanie również byli w tym uciskani. I czy starałaś się... Czy widziałaś w tym analogię i czy starałaś się to oddać, czy jednak skupiałaś się tylko na tych czasach, które opisywałaś? No mnie pewnie jak wielu z nas tutaj, jak wielu z Państwa, ta wojna bardzo zaskoczyła. Trudno mi w ogóle było w nią uwierzyć. Oczywiście czułam ten kontekst, ale starałam się nie pisać tej książki jakoś tak doraźnie i nie wykorzystywać tego kontekstu. Czułam obciążenie tym pewne, owszem. Natomiast ja w ogóle przy tworzeniu całego tego cyklu starałam się być bardzo blisko źródeł. Pisałam bez żadnej założonej z góry tezy, tylko czytałam wnikliwie te źródła, dokumenty z epoki i starałam się być jak najbliżej nich. Chciałam oddać głos tym bohaterom, których opisywałam. Dlatego nie miałam żadnej tezy również związanej z tą wojną. Natomiast no, było to obciążeniem o tyle dla mnie, że miałam świadomość, że narracja wokół tego konfliktu była bardzo taka czarno-biała i zero-jedynkowa. I były nawet takie oczekiwania przez pewien czas, żeby właściwie bojkotować całą kulturę rosyjską i bojkotować wszystko, co rosyjskie ze względu na tę sytuację. Natomiast ja miałam świadomość, że właśnie czytając te pamiętniki zesłańców i polskich, i rosyjskich, trafiam na wiele śladów, które mówią o tym, że dekabryści, no tak, po pierwsze byli bardzo szlachetnymi ludźmi, bo to była ta najświetlejsza część rosyjskiego społeczeństwa. Oni myśleli naprawdę o demokratyzacji Rosji i chcieli tę Rosję europeizować i często byli ludźmi bardzo szlachetnymi, wykształconymi, dobrymi, a co więcej, bardzo dobrze traktowali Polaków i jak się już znaleźli na tej Syberii jako pierwsi zesłańcy, to potem przyjmowali tam kolejne partie tych
polskich zesłańców trafiających tam, kolejnych powstańców, spiskowców, konarszczyków. I przyjmowali ich z ogromną życzliwością i zaprzyjaźniali się z nimi. Ja jeszcze dodam, że to też często byli żołnierze napoleońscy, którzy po prostu wyruszyli na zachód i widzieli tam inny świat. Widzieli, że można żyć pod innym ustrojem niż tylko carski ucisk. Widzieli, że społeczeństwo może być bardziej wolne, może być większe swobody. Właśnie. To ich zainspirowało. Tak, takie było źródło zresztą tego ruchu dekabrystów i tych spisków, które się pojawiały, że oni rzeczywiście zobaczyli demokratyczne społeczeństwo, głównie we Francji, którą okupowali po wojnach napoleońskich. No i na tyle nasiąkli tymi ideami, że chcieli, żeby podobnie było w Rosji. I stąd ten bunt wobec cara. I wobec tego, kiedy spotykali się z Polakami na zesłaniu na Syberii, to bardzo szybko znajdowali wspólny język, bo to byli ludzie tych samych najwyższych klas. Arystokraci, szlachta, inteligencja rodząca się. Więc byli wobec Polaków bardzo przyjaźni. No i jak pytasz o ten kontekst wojenny, to prawdę mówiąc, towarzyszyła mi trochę taka świadomość, czy to nie będzie jakoś źle odebrane, ponieważ bardzo było, dużo jakoś docierało do mnie takich głosów, że właściwie nie można, nie wypada, nie uchodzi, żeby mówić o Rosjanach cokolwiek dobrego. Trudno. Uznałam, że jest to powieść historyczna i nie chcę z tego robić żadnego doraźnego manifestu, tylko po prostu chcę oddać głos i sprawiedliwość przeszłości źródłom, tym bohaterom sprzed 200 lat. Tak, i to ewidentnie czuć w twojej powieści, że tak naprawdę nie starasz się narzucić jakiejś swojej wizji, tylko faktycznie pokazujesz autentyczne losy ludzi. Skupiłaś się na postaciach historycznych i widać w tym, przez twoją wierność tym faktom historycznym, że tak naprawdę chcesz pokazać przede wszystkim ludzkie losy, chcesz pokazać ludzkie doświadczenia, na które wpływ ma polityka, ale nie chcesz przekazywać jakiejś politycznej wizji poprzez to. Jeśli chodzi o twoje badania przy źródłach, do którejkolwiek części, czy natrafiłaś na jakiś wątek, który nie pasował ci do powieści, nie pasował ci do fabuły, którą chcesz przekazać, ale który cię zainteresował, który stwierdziłaś, że to by fajnie było opisać, ale nie pasowało ci do całości opowieści. To znaczy te wątki, które mnie najbardziej zainteresowały, to jednak umieściłam w tych książkach, bo wyszukiwałam te rzeczy, które wydawały mi się najciekawsze. Natomiast mam taką świadomość, że wiele z tych wątków można by było bardziej rozwinąć, szerzej przedstawić, na co czasem po prostu nie wystarczyło mi czasu. Musiałam tutaj wyważyć między tą ilością czytanych źródeł, a jednak pisaniem na czas umówiony. Ale na przykład jest kilka takich tropów, które można by rozwinąć głębiej. Jednym z nich są dzieje Salomei Słowackiej, losy matki Juliusza Słowackiego, które przedstawiłam dość dokładnie w drugim tomie, ale równie ciekawa jest jej droga później, już po śmierci Juliusza, bo ona żyła głównie w takim bliskim związku ze swoim synem, ale po jego śmierci też zajmowała się ciekawą działalnością, ponieważ na przykład wspierała bardzo właśnie zesłańców na Syberii. Nie miała już jakby dla kogo żyć, dla swojego syna już nie bardzo mogła. Natomiast poświęcała się pomocy tym syberyjskim zesłańcom. Tak, w ogóle nie doczekała się monografii na swój temat. To jest dziwne, ponieważ to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych postaci polskiego romantyzmu, choć sama nie zajmowała się twórczością, ale jej wpływ na polską literaturę tego czasu myślę, że jest niezmierzalny. Tak, zdecydowanie. Ona jest rzeczywiście ciekawą osobą. Ja poświęciłam jej dużo czasu i dużo miejsca. Właśnie chciałam jej ten głos oddać i myślę, że to zrobiłam w drugim tomie. Ona była taką osobą, troszeczkę też ofiarą systemu edukacyjnego i pozycji kobiet wówczas w tamtych czasach, ponieważ nie zyskała tak gruntownego wykształcenia, jak mogłaby zyskać, natomiast nie kształcono jej po prostu jako dziewczyny tak gruntownie. Natomiast była bardzo zainteresowana literaturą, bardzo oczytana, przyjaźniła się z poetami, z pisarzami, z twórcami romantyzmu. No i bardzo to było dla niej ważne, ale tak właśnie pełnym głosem ona nie wybrzmiała, bo czuła się niewykształcona. Być może gdyby miała lepsze podstawy, mogłaby sama pisać, tworzyć. Tak, a później przelewała swoje nadzieje i swoje ambicje na syna. Tak, tak.
Na syna oraz troszkę też na Edwarda Odyńca, swojego przyjaciela powiernika, młodszego, tak. Powiernika. Romantyczni jako cykl są czymś niespotykanym do tej pory w polskiej literaturze. To jest trylogia powieści osadzonych w czasach romantyzmu. Do tej pory to były tylko pojedyncze książki, tak? Wspomniany już Adam Cezarego Harasimowicza, tak jak Narzeczone Chopina przykładowo, czy Moi wieszczowie. I w ogóle w tym cyklu romantyczni śledzimy właśnie, tak jak wspomniałaś, romantyzm od jego narodzin w Wilnie, od pierwszych utworów Mickiewicza, aż po jego kres, aż po gdzieś tam początek lat 60. XIX wieku, gdy no, już umiera coraz więcej dawnych romantyków, żyje tam właśnie gdzieś tam tylko ten biedny Antoni Edward Odyniec, który dzisiaj już mocno stracił na popularności i na istotności w polskiej literaturze jako osobny twórca, choć gdzieś tam biograficznie cały czas egzystuje. I czy myślisz, że to jest, czy ten cykl tak naprawdę odzwierciedla doświadczenia Polaków w pierwszej połowie XIX wieku? Czy to tak naprawdę gdzieś to się tam w tym wszystkim, w tym romantyzmie nie zamyka? Tak naprawdę cała połowa, praktycznie całe doświadczenia pierwszej połowy XIX wieku. Rzeczywiście w dużej mierze tak. Udało się ten cykl skonstruować w ten sposób, że on pokazuje losy Polaków, którzy się znaleźli, rzucani przez różne historyczne wydarzenia, znaleźli się w różnych miejscach i na wschodzie, i na zachodzie. Więc rzeczywiście jest tutaj dużo tych historycznych wydarzeń. Natomiast czy to odzwierciedla losy całego społeczeństwa? No pewnie nie, o tyle, że to są opowieści głównie o przedstawicielach jednak tych wyższych warstw. Tutaj mamy losy arystokratów, szlachty, inteligencji tworzącej się. Ja się nie zajmowałam za bardzo chłopami, rzemieślnikami, tymi niższymi warstwami, więc a oni stanowili znaczną część społeczeństwa i na pewno te zmiany jakoś ich, te wydarzenia jakoś ich dotykały, ale pewnie w mniejszym stopniu. Więc nie jest to pewnie odzwierciedlenie aż losów całego społeczeństwa, wszystkich. Natomiast w dużej mierze warstw takich kulturotwórczych, twórców kultury, odbiorców kultury, no to rzeczywiście tak, bo to co mi się wydało właśnie ciekawe przy tym pomyśle, to że jednocześnie widać perspektywę właśnie paryską i syberyjską. I tak jakby ta polska kultura XIX wieku w tym czasie rozciągała się i polska świadomość również od Paryża po Syberię daleką. Bo przyglądając się temu z bliska, przekonałam się, że na przykład w wielu rodzinach członkowie jednej rodziny, czasem bracia, przez te różne koleje losu byli rzuceni właśnie jedni do Paryża, a drudzy gdzieś tam na Syberię. Więc tak w ramach, było u Mickiewiczów. Tak było u Mickiewiczów, tak było też na przykład u Januszewskich, tak było też w rodzinie Juliusza Słowackiego. Więc wiele było takich rodzin i w związku z tym taka wyobraźnia rodzinna obejmowała, wydaje mi się, ten obszar właśnie od emigracji paryskiej aż po Syberię. Tak, to ciekawie też opisała Alina Witkowska w książce Cześć i skandale o emigracyjnym doświadczeniu Polaków, że tak naprawdę nie możemy mówić o polskiej tożsamości bez właśnie całego tego ruchu i emigracyjnego, tego, tak, jak się rozwijała polska świadomość, polska kultura na emigracji, też właśnie po wydarzeniach i powstania listopadowego, późniejszych represjach. I tak, że tak naprawdę wtedy ta kultura polska i polska świadomość rozwijały się dwutorowo, że tak naprawdę osobnym torem rozwijała się narodowość, naród polski rozwijał się inaczej w kraju i pod zaborami. Na zesłanie, powiedzmy, że zesłanie nie było aż tak trwałym doświadczeniem, że ludzie po prostu nie pozakładali tam rodzin, nie jest to tak, aż tak głębokie jak emigracja paryska i wszystkie pomniejsze. Natomiast zgubiłem już wątek. Tak naprawdę to trzyło się dwoma torami, że była i ta emigracyjne doświadczenie i to doświadczenie krajowe. Toczyły się dwoma torami, rozwijał się ten naród i bez zespolenia tego nie będzie można było mówić w ogóle o odzyskaniu tej niepodległości. Tak, tak, rzeczywiście to jest prawda, rozwijał się dwutorowo, ale jednak w zupełnie różnych warunkach, bo ci twórcy, którzy
znaleźli się na emigracji, no, mieli jednak pełną swobodę twórczą, no, nie mieli cenzury, mogli drukować to, co chcą. Dlatego ten romantyzm emigracyjny paryski jest taki wspaniały, taki bujny i tak na tyle mógł sobie pozwolić. No, w kraju było zupełnie inaczej, w kraju jednak te represje narastały, ucisk był coraz większy, ta noc paskiewiczowska była rzeczywiście odczuwalna, no i była silna cenzura, represje. Nie można było nawet posiadać przecież utworów Mickiewicza czy Słowackiego przez długi czas. Także no to zupełnie inne warunki, ale oczywiście dopełniające jakoś całość kultury. Dopełniające, ponieważ też o ile w Paryżu bardzo prężnie rozwijała się kultura, rozwijała się literatura, to tak naprawdę te warunki życiowe to były potwornie ciężkie dla tych ludzi. To byli ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do takiej jeszcze XVIII-wiecznej wizji życia, szlachcica na swoim dworku, władającego ludźmi, swoimi chłopami, swoją służbą, a nagle taki facet po powstaniu czy po represjach musi wyjechać do Paryża, nagle zostaje sam, bez kucharek, bez służących. Musi sam wokół siebie wszystko zrobić, musi sam na siebie zarobić, nie ma tych wpływów ze swoich wsi. No tak, to prawda. No to był taki szok cywilizacyjny na pewno dla wielu ludzi i oni bardzo różnie to znosili. No, niektórym się tam udało odnaleźć, ale to była mniejszość. Ale to doświadczenie emigracji na pewno było bardzo tragiczne dla wielu z nich i bardzo smutne. Wielu no, nie wytrzymywało tej presji psychicznej, bo no, po prostu oni musieli zwyczajnie pracować, do czego zupełnie nie byli ani przygotowani, ani wykształceni, i ani wychowani. I też nie było we Francji na to warunków, żeby przyjąć nagle tak z marszu po prostu kilku tysięcy nowych pracowników. Tak, oczywiście. Tak naprawdę oni się zatrudniali przy najprostszych pracach i to przy takich gałęziach przemysłu, które się najbardziej rozwijały, czyli przede wszystkim na kolei, przede wszystkim na tych wszystkich gałęziach przemysłu, które były związane z właśnie wchodzącymi w użycie wynalazkami. Też Polacy też często zostawali fotografami, bo wtedy właśnie powstawały pierwsze studia fotograficzne. Tak, tak. No niektórzy z nich próbowali wykorzystywać te swoje kwalifikacje. No, na przykład uczyli muzyki, uczyli języków obcych, uczyli tańca, gry na jakichś instrumentach, rysunku, języków, tak. No ale to na pewno nie była droga dla wszystkich, natomiast rzeczywiście wielu z nich żyło w skrajnej biedzie, często w depresji, w chorobach ciężkich, wielu było również samobójców niestety, a inni byli tacy, którzy po prostu przepijali te zasiłki rządowe, też dużym problemem przegrywali w karty. Był ubiór, były ich stroje, ponieważ oni nie mieli dość pieniędzy nawet na to, żeby kupować sobie nowe ubrania i często motywem w korespondencji emigracyjnej z tamtych czasów jest to, że ktoś nie ma po prostu na nową koszulę, chodzi cały czas tej samej, którą wyjechał z domu. No, tak. Koszula była wtedy traktowana jak bielizna i tak naprawdę cały czas chodzi w tej samej, ona się już mu rozpada, a on nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić nową. To dla nas może brzmieć odrobinę śmiesznie, ale to była wielka tragedia dla ludzi, ponieważ też gdy nie miał odpowiedniego ubioru, też nie mógł się pojawiać w wielu miejscach, nie mógł uczestniczyć aż tak bardzo w życiu emigracyjnym. Zatem ci ludzie wierzyli, że cały czas, że to jest stan przejściowy. Wierzyli, że no to się lada chwila skończy, że okej, przegraliśmy to powstanie, przejechaliśmy na jakiś czas do Paryża przechować się dla tej Polski, ale zaraz wrócimy na front, zaraz znowu chwycimy za broń. No właśnie, ale mijały kolejne lata, mijał 5 lat, 10 lat, nagle okazywało się, że no nie można tak cały czas żyć tylko z tego żołdu słynnego, czyli tak, zasiłku, który rząd francuski przyznawał. To prawda, no, ta ich gotowość do walki i taka gotowość do tego, żeby w kolejnej walce wziąć udział i wrócić triumfalnie do Polski, no, bywała też niestety cynicznie dość wykorzystywana przez różnych takich rekrutujących do różnych armii zaciężnych. No, wielu emigrantów dało się na to trochę nabrać i mnóstwo tej polskiej krwi na różnych frontach upłynęło. Rzeczywiście to był też taki czas, znaczy oni mieli takie poczucie absolutnej tymczasowości przez długie lata, kiedy, tak jak mówisz, wydawało się, że zaraz wrócą, no w związku z czym też nie angażowali się w jakieś poważne rzeczy, bo wszystko to wydawało się bardzo tymczasowe. No ale z tej tymczasowości często zrobiło się tak, w ogóle też nie zakładali rodzin, nie tak, chcieli się przyjmować tak, gdzieś na naukę do jakiegoś zawodu, bo ponieważ stwierdzili, że lada chwila wrócimy do Polski, to nie ma sensu, zaraz wszystko wróci do normy. Tak. Ale to okazywało się inaczej, ale świat tak szedł się naprzód. Nie stało. Dobrze, ale jest jeszcze jedno oblicze romantyzmu, które
którego aż tak nie opisałaś w swoich książkach, w całym cyklu Romantyczni. I mianowicie jest to ta część polskiego społeczeństwa, wyższych sfer, która została w kraju. I to mówię głównie o kobietach, o żonach, o powiedzmy dzieciach, o rodzinach, które zostały, kiedy ci mężczyźni poszli na to powstanie albo zostali z powodu represji zesłani. I chciałem cię zapytać, czy też zgłębiałaś ten temat i czy też widziałaś w tym jakiś potencjał na jakąś historię opowiadającą właśnie o tym, jak kobiety musiały sobie radzić po prostu same pod nieobecność mężczyzn, czy jednak? Tak, na pewno jest w tym potencjał. No, jedna strona tego to są rzeczywiście te kobiety, które zostały same, ale nie tylko, ponieważ w kraju no, zostało też trochę rodzin i tam na Litwie, o której ja głównie pisałam, została część filaretów, no i został również na przykład Edward Odyniec, Maria Putkamerowa, rodzina Ludwiki Śniadeckiej, więc wielu tych bohaterów jest tam. Zastanawiałam się przez chwilę nad tym, bo rzeczywiście byłoby to już takie pełne dopełnienie tego czasu, ale miałam takie poczucie, że to życie krajowe było no naprawdę bardzo, bardzo smutne i to byłaby szalenie przygnębiająca i smutna opowieść o tym, co się w Polsce działo i jak to Wilno się zmieniało, jak gasło, jak było właśnie coraz trudniej. Jednym z tych bohaterów, którzy zostali w Polsce i współtworzyli tę polską kulturę krajową, był na przykład Edward Antoni Odyniec. Jest taka bardzo ciekawa biografia Odyńca, która się nazywa Romantyk w zwierciadle Biedermajeru. I ten Biedermajer to jest właśnie takie określenie tutaj tego nurtu w kulturze naszej krajowej, który związany jest z tym, że na ziemiach polskich były tak trudne warunki wtedy i ci ludzie właściwie nie mieli, ci ludzie, którzy chcieli pisać, którzy chcieli być aktywni literacko, twórczo w kraju, nie mieli takiej możliwości swobodnego wyrazu jak twórcy emigracyjni. I w związku z tym ta twórczość, która powstawała tutaj w kraju, była taka no właśnie określona tym mianem Biedermajeru. Ugrzeczniona. Ugrzeczniona, ale też chodziło o to, że... Znacznie bardziej aluzyjna. Tak, ale oni się też jakby skupiali, przyjęli taką strategię, że no dobrze, no walka nam nie wyszła, no nie bardzo możemy tutaj jakoś walczyć otwarcie, represje coraz większe, cenzura silna, więc skupmy się tutaj na domowym, przyjacielskim kręgu. I taki właśnie Biedermajer, jak te mieszczańskie meble, to taki domowy krąg, domowych zagadnień, doraźne sprawy, codzienność w kręgu lampy przy stole w domu. To właśnie taki to jest nurt i taka możliwość. Tak, to widać chociażby w twórczości Narcyzy Żmichowskiej. No właśnie. Ona też pochodziła właśnie z takiej powstańczej rodziny. Jej wujowie walczyli tam w powstaniu kościuszkowskim, potem bracia walczyli w powstaniu listopadowym. Ona została w kraju, bardzo chciała też uczestniczyć, ale się rozchorowała, poza tym była dzieckiem. No i właśnie faktycznie jej twórczość jest właśnie taka kominkowa, taka domowa. Także to na pewno jest temat, można by to pokazać i byliby ciekawi bohaterowie, również ci związani z wcześniejszymi naszymi tu historycznymi postaciami. No ale to uznałam, że byłaby taka dość właśnie smutna, przygnębiająca historia o tym, jak te ich szanse działania, możliwości wyrazu się ograniczają, kurczą, są poddane cenzurze, represjom. No i chyba już nie będę o tym pisać. Zakończyłam cykl romantyczny. W romantycznych w Paryżu brakowało mi do powiedzenia historii Kaliny, czyli żony Maurycego, ale już... No tak. Już wiemy, co się z nią stało. Kto czytał, ten wie. Tak. No właśnie, ponieważ pracowałaś nad tym cyklem przez 6 lat, przeczytałaś masę książek na ten temat, poznałaś masę historii, i czy to wszystko zebrane do kupy, to poznanie tych wszystkich postaci, tych wydarzeń, czy to zmieniło też sposób, w jaki ty teraz postrzegasz polską kulturę z tamtego czasu, polską literaturę, muzykę też, malarstwo, chociaż nie było to oczywiście tak prężne i popularne jak w młodej Polsce, ale mimo wszystko też byli polscy malarze. Czy patrzysz na to teraz inaczej, czy inaczej teraz czujesz tą literaturę z tego okresu i całą twórczość?
Wydaje mi się, że taki zasadniczy obraz romantyzmu po tym bliższym przyjrzeniu się temu chyba się we mnie nie zmienił. Natomiast na pewno w ciągu tych 6 lat studiów nad tym poznałam dużo lepiej tych bohaterów romantycznych, o których pisałam. To znaczy głównie poetów, filomatów, filaretów, księcia Czartoryskiego i jego rodzinę. Więc na pewno ci bohaterowie, którzy się tutaj znaleźli, no stali mi się bardzo bliscy. Dużo lepiej ich rozumiem, rozumiem ich motywacje. No, stali się tacy ludzcy. I takie mam trochę wrażenie, że jestem z nimi już zaprzyjaźniona mocno. No i czy uważasz, czy na lekcjach języka polskiego powinien być silniejszy ten wątek biograficzny? Powinno się właśnie więcej opowiadać na temat ich żywotów? Czy jednak ogłaszamy śmierć autora i omawiamy utwory tylko ze względu na ich wartość artystyczną bez tego kontekstu? Ja oczywiście rozumiem tę koncepcję rozważania utworów literackich w oderwaniu od biografii twórcy. Niektórzy uważają, że utwór powinien się bronić sam i powinien się sam poddawać analizie niezależnie od życiorysu. Nawet niektórzy twórcy się oburzają tym, że się interpretuje dzieła przez pryzmat ich życiorysu. Rozumiem ten punkt widzenia. Niemniej dla mnie biografie, prawdziwe życie, prywatne życie, charakter, motywacje, koleje losu autorów są bardzo ciekawe, są bardzo interesujące i wydaje mi się, że jednak utwory literackie zyskują bardzo przez postać swoich twórców, że to jest ciekawsze, bliższe i wydaje mi się również, że możemy dużo lepiej zrozumieć epokę literacką, rozumiejąc jej twórców, uczestników. Więc ja jestem zdecydowanie za tym, żeby jednak te żywe postaci przedstawić. Tak, poza tym nie oszukujmy się, utwory, które w tamtych czasach by już były popularne, to też były utwory, które mocno czerpały z życia codziennego ich autorów. No przecież Dziady, wszyscy wiedzieli, kto się kryje pod pseudonimem Gustawa i do kogo on wzdycha tak naprawdę. Czy w innej epoce, dlaczego Wesele miało tak silny wydźwięk, ponieważ wszyscy znali tych bohaterów. Cała twórczość Przybyszewskiego, która po prostu czerpała 99% z jego życia osobistego, to wszystko tak mocno już oddziaływało. Także mi się wydaje, że to jest element, którego nie można tak po prostu sobie gdzieś tam wyciąć z analizy. Znaczy, przede wszystkim nie warto, bo to bardzo zubaża nam obraz literatury. Też mi się tak wydaje. A jeżeli chodzi o romantyzm, bo po raz kolejny wspomnę o tym, że mamy nie tylko twój cykl romantyczny, mamy nie tylko Adama Cezarego Harasimowicza, Narzeczone Chopina, Kiedy kobiety milczały, Magdaleny Niedźwieckiej o George Sand. Czy coraz więcej polskich pisarzy, polskich powieściopisarzy sięga po romantyzm, sięga po tą epokę i sięga po postaci historyczne z tej epoki? I czy widzisz w tym jakiś głębszy, trwalszy trend? Czy jest to twoim zdaniem przejściowa moda? Myślisz, że tak naprawdę będzie tego coraz więcej, będą młodzi twórcy coraz częściej, nie tylko młodzi, ponieważ jednak uznani twórcy też, tak właśnie jak wspomniany pan Harasimowicz, czy no Magda Knedler, która też już ma kilkanaście książek na koncie. Tak, no więc ja mam nadzieję, że to nie jest przejściowa moda i myślę, że to nie jest taka doraźna sytuacja wywołana obchodami Roku Romantyzmu Polskiego. Mnie się wydaje, że romantyzm polski jest tą epoką, która ukształtowała nas najbardziej, najmocniej i że jest jakoś zapisana w naszym DNA takim narodowym. I dlatego inspiruje ciągle kolejnych twórców młodych. Teraz przy tych projektach związanych z rokiem romantyzmu to widać, dużo takich projektów powstaje. Ale myślę, że żadne takie gombrowiczowskie drwiny z romantyzmu nie zmienią tego, że to jest szalenie dla nas ważny czas, istotny i wszyscy jakoś to czujemy. Właśnie tak jak mówię, myślę, że współtworzy to nasze DNA i widać to właśnie tak jak mówisz po również młodych twórcach, którzy się tym inspirują wciąż. Ja na przykład zobaczyłam niedawno film Świtezianka, znakomity, jak pięknie zrobiony, okazuje się, że z 2018 roku, przez młodych twórców, cudowna, piękna ilustracja filmowa udostępniona przez Ninatekę.
Bardzo to pięknie wygląda. No i oczywiście ostatni album Sanach, bardzo popularnej młodej piosenkarki, która wyśpiewała pięknie hymn słowackiego na przykład. Cudowne rzeczy, więc widać, że nawet dla młodych bardzo artystów, którzy już wychowali się w innej trochę kulturze, w innym otoczeniu, to nadal jest inspirujące, ważne. No a poza tym to jest przepiękna poezja, przepiękne słowa, język polski w najpiękniejszym wydaniu, więc absolutnie będziemy do tego sięgać. Tak, i wydaje mi się, że dopiero teraz dociera do nas bardziej szeroko, do nas jako narodu, że to tak naprawdę wtedy ukształtował się polski język poetycki, wtedy ukształtowało się to, w jaki sposób powstaje polska poezja. I twórczość z tamtego czasu wywarła wpływ na wszystkie późniejsze epoki. Tak naprawdę ciężko mi wskazać jakikolwiek nurt z lat późniejszych, który by w jakiś sposób nie odnosił się do tego romantyzmu. Tak, wspomniałaś o gombrowiczowskim buncie, o tym wyśmiewaniu, ale przecież też sam pozytywizm był odpowiedzią tak jakby na romantyzm, odpowiedzią na to spojrzenie romantyczne na świat. Młoda Polska przecież chciała powrócić do tego, chciała powrócić do tej do tych romantycznych porywów. W PRL-u też to powracało. Przecież w PRL-u to było przetwarzane, było w inny sposób interpretowane, ale też cały czas gdzieś to tam powracało. No a teraz już tym bardziej. Teraz już, gdy dochodzi do głosu pokolenie ludzi, którzy urodzili się już w wolnej Polsce, urodzili się 200 lat po narodzeniu polskiego romantyzmu, nagle okazuje się, że on dalej jest aktualny, nagle okazuje się, że dalej jest w stanie przemawiać do młodych ludzi. Nawet jeżeli język już powoli zaczyna stanowić jakąś barierę, ponieważ powstała też książka Bryk, bardzo niekonwencjonalny, która jest powieściowym przetworzeniem utworów Mickiewicza, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta bariera nie jest aż tak duża, że to tak naprawdę ten język nie zmienił się aż tak bardzo. Tak, oczywiście, że nie. No. Myślę, że dla młodych ludzi to nadal jest czytelne. A poza tym jest bardzo ważne dla nas, bardzo nasze i takie bardzo polskie. I wydaje mi się, że jeszcze jeden jest w tym istotny aspekt. Taki mianowicie, że romantyzm też jest naszym wspólnym dziedzictwem, że podzielono nas według tylu różnych już osi, ale romantyzm jest nasz wspólny. Nikt nie ma do niego większego prawa niż kto inny. To jest po prostu, no właśnie... Wszyscy jesteśmy z niego, jak tak, powiedział Krasiński. Wszyscy jesteśmy z niego. Po śmierci Mickiewicza. No tak. I to jest właśnie ta wspaniała rzecz w kulturze, że ona jest taką, takim jakby no wspólnym powietrzem, którym oddychamy wszyscy i wszyscy mamy takie same prawo z tego czerpać. Czy twoim zdaniem w epoce romantyzmu jest jakaś postać, czy jakieś wydarzenie, które zasługiwałoby, czy na powieść, czy na film, czy na serial, a które niekoniecznie może ty byś się podjęła, ale z chęcią byś obejrzała na ten temat, czy film, czy serial, czy przeczytała powieść? Znaczy, mnie się wydaje, że to są tak ciekawe postaci, że właściwie każda z nich, z tych głównych postaci polskiego romantyzmu, zasługiwałaby na osobny film biograficzny, czy serial, i to na pewno byłoby coś bardzo ciekawego, gdyby było dobrze zrobione. No ale moim takim ukochanym bohaterem, o którym marzę, żeby film powstał, to jest książę Adam Jerzy Czartoryski. Bardzo liczyłam na to, że mógłby powstać właśnie albo film biograficzny, albo serial oparty na jego losach, bo to jest wspaniała postać, ciekawa i naprawdę panoramę XIX wieku i miejsca Polski w tym XIX wieku można by i końca XVIII. I końca XVIII, tak, oczywiście. Już był aktywny, gdy jeszcze była... Tak. Przy ustalaniu Konstytucji 3 maja też tam siedział na balkonie i się przysłuchiwał. Tak, no właśnie. I chciałem też o nim porozmawiać, ponieważ jest to postać dzisiaj trochę zapomniana, mam wrażenie, w takiej ogólnej kulturze, ale mimo wszystko osoby, które zajmują się romantyzmem, wszyscy o nim wiedzą, ponieważ był chyba jednym z najistotniejszych przedstawicieli wielkiej emigracji. I chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem, wiadomo, że książę Czartoryski zrobił dużo, wiadomo, że działał dużo, ale czy twoim zdaniem miał jakiś realny wpływ na to, na dzieje emigracji, na dzieje narodu, czy nie okazało się tak, że jednak te wszystkie jego starania, te wszystkie wyjazdy, starania dyplomatyczne,
rozmowy prywatne, czy to wszystko jednak nie spełzło na niczym, czy starania też w Turcji? No tak, no według mnie książę Czartoryski był przede wszystkim postacią naprawdę tragiczną, ponieważ w zasadzie znaczna większość jego inicjatyw, planów, pomysłów strategicznych, no większość z tego poniosło klęskę, nie udało się, nic z tego nie wyszło. Mylił się albo nie był w stanie doprowadzić, nie zrealizować tych rzeczy. Ale jednocześnie był osobą, to był taki prawdziwy książę niezłomny. Był osobą, która niestrudzenie się o tę Polskę, o interesy Polski dopominała na arenie międzynarodowej, a pozycja jego była na tyle wysoka, że nie bardzo można było ten głos tak kompletnie lekceważyć. Chociaż jednak no, z czasem był coraz bardziej lekceważony i pomijany. Więc jest w nim ogromny tragizm. On być może nie był w stanie w tych warunkach, które były w XIX wieku, osiągnąć więcej. Ale jednak rola jego jest absolutnie nie do przecenienia, bo no, samo funkcjonowanie hotelu Lambert, sama pomoc. Sama funkcja spajająca wielką emigrację. Funkcja spajająca. No, ten hotel Lambert był taką niemalże ambasadą polską. Ostoją. Ostoją dla emigracji. Ogromna działalność charytatywna, ale też działalność dyplomatyczna, polityczna, wywiadowcza. Wsparcie dla kultury polskiej. No, no wszystko to. Tutaj są zasługi księcia absolutnie nie do przecenienia. Dzięki jego pomocy funkcjonował dom świętego Kazimierza, tak. W którym zmarł między innymi Norwid. No właśnie, to bardziej księżna, bardziej żona księżna Czartoryska. Ale mnóstwo było takich inicjatyw, które rzeczywiście podtrzymywały to życie emigracyjne. Słynne śniadania wielkanocne, które oni organizowali. No mnóstwo takich rzeczy. Więc nie do przecenienia jest jego rola dla polskiej kultury i podtrzymywania polskiej kultury w XIX wieku. Mimo tego, że właśnie takich spektakularnych sukcesów nie miał, no szczególnie taką przykrą i ogromną klęską księcia był pod koniec już jego życia losy Polski po wojnie krymskiej, na którą książę bardzo liczył, bo mu się wydawało, że no tak jak to miało miejsce potem w czasie I wojny światowej, że jak będzie konflikt między zaborcami, to gdzieś tam wolna Polska z tego mogłaby powstać. Ogromnie na to liczył i właściwie trochę tak się stało, bo po jednej stronie Rosja, po drugiej te mocarstwa zachodnie, ale pomimo tego, że Polacy bardzo ofiarnie walczyli po obu stronach zresztą tej wojny, bo i w armii carskiej i po drugiej stronie tej turecko-zachodniej, no to nawet na Kongresie Paryskim sprawa polska nie stanęła, więc to dla niego było ogromnym takim rozczarowaniem, zawodem, poczuciem klęski i spowodowało, że się właściwie już zupełnie odsunął od życia publicznego. Niemniej nadal uważam, że zasługi jego są nie do przecenienia pomimo braku tych sukcesów takich widocznych. No, my to sobie tak rozmawiamy bardzo miło, ale może na przykład Państwo mieliby ochotę zadać jakieś pytanie, może ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, to z przyjemnością ja mogę podejść z mikrofonem, jakby głos, coś. Jeżeli będzie takie zainteresowanie. Miałam okazję uczestniczyć poniekąd w procesie przez te ostatnie 6 lat, więc sporo rozmawiałyśmy. Ale jestem ciekawa, jak ostatecznie udało ci się znaleźć balans pomiędzy opowieścią historyczną a fabułą. Wiem, że to nie jest proste, jeżeli miesza się tak naprawdę dwa gatunki. Tak, rzeczywiście. Z Agnieszką przegadałyśmy mnóstwo czasu na temat tych romantycznych w kolejnych ich odsłonach. Wiesz, to jest ciekawe bardzo pytanie. Ja nie wiem, czy ja znalazłam ten balans. Tu jest bardzo dużo historii i bardzo dużo z tych opowieści jest opartych na, tak jak mówię, na historycznych dokumentach. Postaci są historyczne i nie ma tak wiele fikcji. Wydaje mi się, że jeżeli się to czyta powieściowo jako powieść, to być może dlatego, że ja się starałam do tych historycznych postaci podejść tak jak do bohaterów literackich, to znaczy bardzo wniknąć w ich sposób myślenia, psychologię, motywację. No po prostu potraktować ich jak bohaterów literackich i wydobyć ich wewnętrzne życie psychiczne, ich dylematy, konflikty, to wszystko, co się w literaturze opisuje.
ale szczególnie w ostatniej części, w tych romantycznych zesłańcach, tam w zasadzie nie ma już bohaterów fikcyjnych, bo w dwóch pierwszych jest ten Maurycy, jego otoczenie, jego rodzina, więc trochę jest takiej czystej fikcji. W ostatniej części nie. Są Filomaci, są dekabryści głównie i car, i Beckendorf. I księżna Wołkońska. I księżna Wołkońska, oczywiście, tak. Księżna Wołkońska jako część tego, tak. Także to mogłoby być niemalże takie podręcznikowe i historyczne, ale starałam się wniknąć bardzo w psychikę, w psychologię, w motywację tych bohaterów i chyba to zapewniło tę, powiedzmy, fikcyjność czy wrażenie fikcyjności. Już podchodzę. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, to wiem, że tym cyklem spełniłaś wielkie swoje marzenie pisarskie. Tak. I dlatego chciałam się zapytać, która z tych książek jest twoją ulubioną z tych trzech? A drugie pytanie, jestem bardzo wdzięczna za to, że między innymi w drugim tomie wydobyłaś postacie kobiece również w romantyzmie. No, była mowa o Salomei Słowackiej, ale mnie też bardzo się podobały postacie żony księcia Anny i teściowej Anny Sapieżyny jako dyrektora finansowego całego przedsięwzięcia. Także też jestem bardzo ciekawa postaci księżnej Bołkońskiej w trzecim tomie i też pytanie właśnie dotyczące, która z tych postaci kobiecych jest twoją ulubioną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście. No, teściowa księcia, księżna Sapieżyna, to jest naprawdę mocna kobieta i ją nazywano nawet nie tyle dyrektorem finansowym, ile wręcz ministrem finansów hotelu Lambert, bo rzeczywiście ona to wszystko finansowała, no miała głowę do interesów jak mało kto i dzięki niej, za jej pieniądze, hotel Lambert w ogóle został kupiony, bo książę się zajmował polityką, ale do pieniędzy specjalnie głowy nie miał, więc to rzeczywiście jest znakomita postać i też chciałam ją uwydatnić. Wiesz, która z nich jest mi najbliższa? Tak, to jest prawda, co mówisz. To rzeczywiście było moje marzenie, żeby to opisać tak wnikliwie. Która część jest ulubiona? No chyba ta ostatnia jednak. Chyba romantyczni zesłańcy. I jednocześnie postać księżnej Marii Wołkońskiej też jest mi bardzo bliska. No, bardzo ciekawa, inna niż te nasze różne heroiczne Polki, które znamy. Ja dopiero ją właściwie poznałam trochę w czasie tej wyprawy na Syberię się dowiedziałam o niej, ale potem przeczytałam pamiętniki, które ona zostawiła, bo jest pamiętnik. Więc ona mi się wydaje bardzo ciekawą postacią, niebanalną i bardzo bliską, więc chyba bym postawiła jednak na Marię Wołkońską. Tak. Pisałam o niej, bo ona mnie rzeczywiście zafascynowała i ona w pewnym momencie tak wydawało mi się, że ona jest w ogóle ciekawsza niż ci wszyscy zesłańcy, że właśnie kobieta postawiona w takiej sytuacji, że no, jedzie tam za tym mężem, ale jedzie za mężem, którego wcale tak bardzo nie kocha, okazało się. Nawet za dobrze nie zna, właśnie. Nawet za dobrze nie zna, bo nie znała go przed ślubem za dobrze, wydana za mąż przez ojca. I potem on też właściwie siedział głównie w tym swoim pułku w armii, ten książę Wołkoński, albo spiskował z spiskowcami. No i właściwie podjęła taką decyzję heroiczną, że rzuca wszystko, jedzie na ten Sybir, właściwie nie bardzo wiedząc, na co się decyduje. No, bardzo mi się to wydało ciekawe. Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ktoś jeszcze może? To ja może zapytam jeszcze. No proszę. Bo jeszcze miałem pytania. Jasne. Chciałem zapytać o Adama Mickiewicza i chciałem do niego tak dojść gdzieś tam pod koniec, żeby już tak... No, ponieważ jest ważną postacią w zasadzie w każdej części romantycznych. On jest też tym spoiwem, który łączy wszystkie części. Chciałem zapytać, jak ty go postrzegasz jako człowieka i czy łatwo było ci połączyć te trzy obrazy, te Mickiewicza w Wilnie, Mickiewicza na zesłaniu i Mickiewicza w Paryżu na emigracji, ponieważ to są tak naprawdę trzy różne postaci o trzech różnych światopoglądach. No trochę tak, ale na szczęście pisałam o nich po kolei osobno. I pisałam właśnie, tak jak mówiłam, bardzo blisko źródeł, bardzo blisko dokumentów, pamiętników, listów. Więc starałam się wydobyć tego Mickiewicza z tekstów, które on zostawił, z jego słów, z opowieści innych o nim.
No to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa postać, no najważniejsza dla naszego romantyzmu, właściwie taka pomnikowa, ale bardzo ciekawa przy bliższym poznaniu. No cóż ja mogę powiedzieć o nim? Nie chciałam, zrobiłam to świadomie, nie chciałam robić z niego takiego głównego bohatera i właściwie w żadnym z tych tomów nie oglądamy wydarzeń jego oczami, z jego punktu widzenia, z jego perspektywy. Raczej to, co jego dotyczy, widzimy oczami innych, bo nie chciałam robić takiej biografii Mickiewiczowskiej. Tych biografii jest wiele, powstają kolejne. Natomiast no, oczywiście nie mógł się odbyć ten cykl bez niego, więc on tam jest. Na pewno wydał mi się postacią bardzo skomplikowaną, złożoną, niejednoznaczną. No i mam nadzieję, że taki wielowątkowy i skomplikowany też będzie czytelny w tych powieściach. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Komuś jeszcze coś przyszło do głowy? Dobrze. To ja wracam na scenę. Dobrze. Tak, dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Moim gościem była pani Dorota Polińska, autorka cyklu Romantyczni. Spotkanie było wokół ostatniej części tego cyklu, czyli Romantycznych Zesłańców. Ja gorąco polecam, moim zdaniem to jest najlepsza część z tej całej trylogii. Jedna z najlepszych powieści poświęconych polskiemu romantyzmowi. A wiem, bo czytałem prawie wszystkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Robert, za poprowadzenie tego spotkania. No ja Państwu również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, za towarzyszenie mi w tym momencie. Dziękuję pięknie paniom z wydawnictwa Lira. I w ogóle chciałam Lirze serdecznie podziękować za wydanie tego cyklu, za pomoc, za piękną oprawę plastyczną i za całe wsparcie ogromne, które od Liry otrzymuję. Serdecznie paniom dziękuję. To naprawdę jest cudowna współpraca z paniami. Bardzo, bardzo to jest miłe. Dziękuję Państwu pięknie. No i było mi miło. A gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na przykład na autograf czy coś, to zapraszam.